i tak dalej. Co zamierzam zrobić? No właśnie, nie wiem, no znajomy dzwonią do rodziny, może tam przez parę dni będę, dopóki nie dostanę tych pieniędzy, ale no mówię, no to nie jest takie wyjście. Tak, z zasiłku, bo jeszcze ich nie mam. Tylko że chodzi o to, że ja chcę dalej funkcjonować, dalej żyć. Dzisiaj miałam właśnie problemy z zarejestrowaniem się, bo cały czas mi mówiono w urzędzie pracy, że nie, muszę mieć adres zamieszkania. To jak to się stało, że nie wiem, że adresu nie trzeba? Pani tu z socjalnego zadzwoniłam do urzędu pracy. I powiedziała, jaka sytuacja, że po prostu jestem bezdomna. Tak, nagle się zgodzili, że jestem bezdomna, a nie mogę podać adresu, bo przemieszczam się z miejsca na miejsce, a na dzień dzisiejszy nie będzie się podziać, bo do dzisiaj miałam tylko zapłacone.